Witam serdecznie na dzisiejszym live'ie. Dzisiaj temat metody Newtona Raphsona, która to pozwala wyliczać miejsca zerowe funkcji w przybliżony sposób, numerycznie, takich, które no, nie da się rozwiązać. To znaczy, no, te, które da się rozwiązać, też można tą metodą wyliczać. Natomiast no, stosujemy ją wtedy, kiedy mamy trudne równanie do rozwiązania. Ale zacznijmy od najważniejszego pytania, czyli przede wszystkim, czy widać i słychać? Czy widać i słychać? Ja spojrzę na czata. Pierwsza łapka w górę ode mnie ma Ti miłego prowadzenia streamka. Bardzo dziękuję, Tomasz. Dobrze, że dałeś tą pierwszą łapkę, bo od razu wtedy wiadomo, że link, który podałem, jest poprawny, że ktoś już wszedł i że to działa. Bo tak to człowiek może mieć wątpliwość, czy oby przypadkiem dobry link wysłał, albo coś w tym rodzaju. Mimo, witam także Mimo, witam. Widać i słychać, super, cieszę się bardzo. No i dobra, nie uprzedziłem wcześniej, bo znowu do ostatniej chwili nie wiedziałem, o czym będzie dzisiejszy stream. Ale się udało. Ignacy, siema. Witam również Cię. No i cóż, mamy sytuację taką, że wyobraźmy sobie, że mamy jakąś funkcję. Weźmy na początek jakąś prostą funkcję. No niech to będzie może jakaś funkcja kwadratowa, x kwadrat minus 4. Oczywiście możemy taką funkcję rozwiązać w sposób analityczny. No, chociażby deltą, chociaż wytaczanie delty do tego akurat równania funkcji szukania miejsc zerowych jest trochę szalonym pomysłem nad wyraz, ale można. Albo ze wzoru skróconego mnożenia, no jakkolwiek. Natomiast jak można by to zrobić bez tego? Otóż cała metoda Newtona-Raphsona bazuje na pochodnych, na wykorzystaniu pochodnych. Także tak czy inaczej będzie nam potrzebna pochodna tej funkcji. Więc tu już mamy jakby pierwsze ograniczenie, że ta funkcja, dla której będziemy szukać miejsc zerowych, powinna być taka, że potrafimy z niej policzyć pochodną. No a w zasadzie prawie, że z każdej potrafimy, więc nie jest to zbyt duże ograniczenie póki co. No więc pochodna z takiej funkcji to jest 2x. I teraz na czym polega idea? Idea polega na tym, że gdybyśmy sobie wyrysowali układ współrzędnych i w tym układzie współrzędnych mamy jakąś funkcję, no, w tym wypadku będziemy mieć funkcję kwadratową, jakąś taką, to wybieramy jakiś argument x0, który jest no, względnie blisko tego miejsca zerowego, którego szukamy. No i dlatego x0 znajdujemy styczną do wykresu tej naszej paraboli, to jakoś tak bardziej powinno wyglądać, styczną do wykresu tej naszej paraboli. Może zróbmy większy rysunek, żeby to było lepiej widać. Damy tutaj powiedzmy 20, tutaj damy też 20. Tak, tutaj dajmy nie wiem ile, z 15 może i tu też. No nie tyle to nie. Dobra, i namalujmy większy układ współrzędnych. Dobrze, no i teraz tak, wyobraźmy sobie, że mamy tą naszą funkcję, jakąś tam, i wybieramy jakieś miejsce podejrzane, no względnie blisko tego miejsca zerowego, którego szukamy. No x0, i dlatego x0 znajdujemy styczną do wykresu tej funkcji w tym miejscu. To będzie wyglądać mniej więcej jakoś tak. Może to zrobimy tak, o. Coś takiego. W tym momencie ta styczna wyznacza nam kolejne x, w tym wypadku x1, i operację powtarzamy. Czyli dlatego x1 znajdujemy znowu styczną dla tej funkcji w tym miejscu, no i znajdujemy wtedy następne x2. I tak dalej. I będziemy mieć coraz dokładniejsze przybliżenia tego miejsca zerowego. W ten sposób możemy to rozwiązać i znaleźć to miejsce z pewnym przybliżeniem. Oczywiście no, wytaczenie tej metody do takiego prostego równania jest trochę bez sensu, no bo równanie jest bardzo proste i można je natychmiastowo wyliczyć, wręcz nawet od razu odpowiedzieć, że to jest 2 lub minus 2. Ale tą metodą możemy to zrobić.
No i teraz jest kilka do tego założeń. DA, witam serdecznie. Również witam serdecznie DA i wszystkich pozostałych oglądających także witam. Więc są kilka założeń, no między innymi to, że w przedziale, w którym szukamy tego miejsca zerowego, wypadałoby, żeby to miejsce zerowe było jedno, jedyne. Chociaż nie jest to akurat konieczne, bo to bardziej w metodzie bisekcji taki wymóg jest. No ale tu też dobrze by było, jakby było przynajmniej jedno miejsce zerowe. W ten oto sposób tymi kolejnymi stycznymi możemy wyliczyć. Okazuje się, że można wyprowadzić wzór, może sobie nawet to zrobimy, na kolejne te x, mianowicie x n plus pierwszy to jest x poprzedni odjąć, podzielić na pochodną w x poprzednim, a u góry jest funkcja od tego x. Spojrzę na ściągę, bo nie jestem pewny. Tak, zgadza się. No, ale żeby to nie było, że ten wzór spadł nam z nieba, no to wyznaczmy, skąd się ten wzór tutaj pojawił. Albo może najpierw zastosujmy, zobaczmy, że działa, a potem sobie wyprowadzimy. To może tak zróbmy. Najpierw sobie policzmy coś i zobaczymy, czy będzie działać. Czyli przechodzimy już do tego naszego pliku. Do naszego pliku. Ja go nazwałem Newton, pisze się Nefton. No i w tym pliku co my zrobimy? To co my zrobimy, to jest to, że podamy naszą funkcję. Czyli oczywiście po każdym uruchomieniu zostają jakieś wartości zmiennych, otwarte okna i tak dalej, więc zróbmy tak, że jak będziemy kolejny raz wywoływać ten skrypt, to żeby on powyczyszczał te poprzednie rzeczy, które pozostawały po poprzednim uruchomieniu. Close all. I clc. Clear usuwa z pamięci wszystkie tym trzymane zmienne. Close all zamyka wszelkie okna i coś tam pewnie jeszcze robi. Chyba pliki też zamyka, jeśli by były pootwierane poprzez poprzedni skrypt, na przykład pliki tekstowe. A clc po prostu czyści to okno tego naszego tu command window. Command window. Dobra. Dobrze, to może damy tak. No i teraz tak, co my chcemy zrobić? Chcemy funkcję zdefiniować. W tym wypadku x do kwadratu, damy może z kropką, żeby wątpliwości nie było, minus 4 tam sobie przyjęliśmy. Na razie na takiej prostej funkcji, żeby przekonać się, że ta metoda faktycznie coś pokazuje sensownego, a potem wybierzemy coś bardziej wyszukanego, czego się już w ten sposób analityczny rozwiązać by nie dało. Dobrze, mamy naszą funkcję. To, co nam będzie potrzebne do tej funkcji, to jest jeszcze pochodna tej funkcji. I jak sobie policzyliśmy, pochodna tej funkcji to jest 2x. Po prostu, 2 razy x. No i teraz, to co my robimy, to wybieramy jakieś x0 startowe. Dajmy na to, że to jest, nie wiem, 4. Czyli względnie blisko tego x, który podejrzewamy. A jak możemy go podejrzewać? Jak mamy wybierać tego pierwszego, początkowego x? No na różne sposoby. Albo naszkicować wstępnie wykres i zobaczyć mniej więcej, gdzie to jest. Jeżeli na to, no ale ta metoda wymaga człowieka. Natomiast jeżeli nie chcemy tak, żeby to w pełni automatycznie działało, no to najczęściej możemy podać jeden z krańców tego przedziału, w którym szukamy tego minimum, to znaczy tego miejsca zerowego. Albo możemy podać jedynkę, jeśli ta jedynka jest w tym przedziale, albo jeszcze co my tam możemy podać, no zero, no coś w tym rodzaju. Dobrze, no i teraz co dalej? Mamy tego x 0 i teraz kolejne x wyliczamy zgodnie z naszą regułką, którą sobie przed chwilą powiedzieliśmy i zaraz ją też wyznaczymy. To znaczy, że kolejny x, tak, kolejny x, na razie zrobię to tak na piechotę bez pętli, a potem to zrobimy lepiej, że kolejny x jest wyznaczony w ten oto sposób, że trzeba wziąć poprzedniego, czyli w tym wypadku to x0 i następnie wyliczyć wartość funkcji od tego x0, funkcja od x0,
podzielona przez wartość pochodnej, czyli funt p od x0. Może dajmy bez tej kreski, tym bardziej, że u góry jest bez podkreślnika. Niektórzy mówią podłoga, ale według mnie to dziwnie brzmi. Podkreślnik. Dobra, czyli mamy coś takiego. W ten oto sposób wyliczyliśmy sobie x1. No i możemy sobie tak śmiało poczynać dalej. Wyliczać kolejnego x. Jeżeli ktoś się niecierpliwi i dziwi go, że tak beznadziejnie pisze ten kod, to zaraz go poprawimy. Chcę po prostu pokazać, jak to działa osobom, które mogą nie umieć nic programować, więc po prostu w ten sposób wyliczamy kolejne te pochodne. Zauważmy, że jak sobie tak kopiujemy, to bardzo łatwo jest się pomylić i zapomnieć coś zmienić, dlatego też jest zwyczaj taki, że no raczej w pętli byłoby to dużo, dużo lepsze, ale zaraz to tak też poprawimy. No dobra, wypiszmy sobie te wszystkie x w wektorze x0, x1, x2, x3, x4, x5. No i każda kolejna pozycja w tym wektorze, który ma tutaj 6 pozycji, jak widać, powinna być coraz lepszym dopasowaniem, przybliżeniem tego wyniku, tego miejsca zerowego, no, którego, jak wiemy z rozwiązania analitycznego, spodziewamy się, że będzie 2. No dobra, uruchommy, zobaczmy, czy to działa, czy już nie działa. Tak, czyli Newton, Nefton, Enter. No i jest. Zobaczmy, już nawet czwarte przybliżenie jest ładną dwójką. Zobaczymy, czy to jest idealnie dwójka, czy jednak nie do końca. To znaczy tak, ten wynik zapiszmy sobie w jakiejś tam zmiennej Q i zobaczmy Q, pozycję powiedzmy czwartą. No, widać, że tam w tym momencie już wypisało trochę więcej. To znaczy nie, to jest pozycja czwarta. Zobaczmy piątą. Wychodzi tyle. No i teraz warto by się zastanowić, czy to jest dokładnie 2, czy jednak trochę w pobliżu 2. No, raczej spodziewamy się, że to będzie coś w pobliżu 2, no bo to w końcu metoda numeryczna. Ale może się akurat tak trafiło, że idealnie się wszczeliło. No więc jak to sprawdzić? No najlepiej poprzez różnicę. Porównać, ile wynosi różnica tego piątego przybliżenia, tego x5, no x4, bo numerujemy od zera, z dwójką i zobaczyć, czy ta różnica ile wynosi. No i widzimy, że ta różnica jest tutaj na poziomie 10 do minus 8, czyli to są setne milionowe. Tak, czyli 9 setnomilionowych. No czyli jak widać bardzo bliskie zeru, ale jednak nie jest to idealnie 2. Można by popatrzeć na szóste. Będzie jeszcze dokładniej. No i być może gdybyśmy zrobili więcej, to w dalszym ciągu może być to dalej 2 z kawałkiem, a nie idealne 2. No ze względów na precyzję obliczeń. No, komputer jednak wykonuje te obliczenia z dość dużą precyzją, ale jednak skończoną. Nie nieskończoną, jak mamy najczęściej w samej matematyce robimy, że chcemy mieć jak nieskończenie dokładnie wszystko robimy. No, inżynier się generalnie zadowala tym, że jest z dokładnością do. Z dokładnością do, żeby na przykład bomba wybuchła, z dokładnością do, aby posadzić na przykład łazika na Marsie i tak dalej, i tak dalej. Dobra, spojrzę, co tutaj piszecie. Dobry wieczór, panie profesorze. Witam również, Mateusz. Miło pana widzieć. No mi również ciebie znowu miło widzieć. Jaki to język programowania? Jest to MATLAB, tylko że używamy, aha, bo nie widać, bo używamy Octavy, czyli darmowego odpowiednika. WN, dobry wieczór. Dobry wieczór, WN, witam. Dobrze, no więc popatrzmy, co my tutaj możemy zrobić. Zróbmy, żeby to wyglądało dużo bardziej po ludzku, czyli zróbmy pętlę, która po prostu będzie się przemieszczać od 1 do jakiegoś tam n. No i to n będzie dla przykładu, nie wiem, 8. Więc stworzymy wektor o 8 właśnie pozycjach, żeby można w kolejne pozycje zapisywać te wyniki, czyli, nie wiem, może po prostu x. I to by było w tym momencie
1 na n. 1 na n. Poziomy wektor macierzowy. Tu będziemy mieć pętlę, która kolejno będzie wstawiać te wyniki. Z tym, że jeżeli mamy wstawić na pierwszą pozycję x0, to potrzebujemy tutaj mieć o jedną pozycję więcej. Jeżeli chcemy mieć ostatnią xn. Tak. No i teraz to, co robimy, to oczywiście tą pierwszą pozycję wypełniamy przez x0, czyli przepisujemy wartość tego x0 do pierwszą współrzędną tego wektora x i następnie kolejne wyliczamy zgodnie z naszym wzorem, czyli o takim. Tak, no i teraz co? Bierzemy x poprzedniego, czyli x i. Tak? A następny będzie ii plus 1. Ii plus 1. Więc do pozycji x ii plus 1 będziemy wpisywać to, co powstanie podczas wyliczenia poprzedniego x, odjąć wartość funkcji od tego poprzedniego x, podzielić przez wartość pochodną od tego poprzedniego x. Tak. No i teraz te wartości się będą tam kolejno zapisywać. Te wartości będą się tam kolejno zapisywać i to nam wtedy nie jest potrzebne. Tak, no i możemy później wyświetlić sobie tego x. Powinno działać podobnie dobrze jak przed chwilą. No i wygląda na to, że działa. Możemy znowu porównać na przykład tą siódmą pozycję. Aha, nie, bo teraz nie ma q. Teraz to się x nazywa. O, i widzimy, że na przykład w szóstej pozycji jeszcze był drobny błąd, ale akurat tu się tak złożyło, że siódma pozycja idealnie udało nam się trafić w ten wynik, że jest to 2, ponieważ wynik, który znajduje się pod pozycją siódmą w tym wektorze x, odjąć 2, ta różnica jest tutaj idealnie 0. Idealnie 0. No dobra, no to teraz weźmy jakiś bardziej ciekawy przykład, bo tutaj no to nic szałowego się nie wydarzyło. To sobie zapiszemy. Kwadratowa. A tu pogrzebmy dalej. Tutaj pogrzebmy dalej. No to teraz tak. Może wyznaczmy ten wzór, że on faktycznie, skąd on się wziął. No to pomyślmy. Mamy jakąś funkcję f. Wykres tej funkcji f od x. Wybrany został jakiś x0, ten czy inny sposób. I potrzebujemy znaleźć styczną. No więc, jak policzymy pochodną tej funkcji f, no to mamy f' od x. Nam jest potrzebna wartość tej pochodnej dla argumentu x0. Ponieważ wartość pochodnej mówi o współczynniku nachylenia tej stycznej do tego wykresu. Y równa się ax plus b. Ten współczynnik a to jest pochodna tej funkcji w x 0. A zatem, skoro x0 jest znane, f jest jakąś konkretną funkcją, to i również pochodna f' jest znana. No i też pochodna od x0 to też wtedy jest konkretna znana liczba. I ta konkretna znana liczba jest współczynnikiem a. A zatem nasza styczna, już możemy powiedzieć, że ma f' od x0 x plus b. Czyli to już znamy. Kwestia tylko wyliczyć pochodną, postawić x0, które jest dane, bo sobie wybraliśmy jakieś na początku, startowe, i pozostało nam znaleźć b. A jak znajdziemy b? No bardzo prosto, ponieważ ta nasza styczna przechodzi przez punkt na wykresie o współrzędnych x0 f od x0. Nie mylić z f' od x0. Tu jest punkt x0 i f od x0. X0 znane, f jest znaną funkcją, więc f od x0 też jest znane, więc to jest konkretny punkt. Wstawiając ten konkretny punkt do tej naszej stycznej, wyjdzie nam z tego, jakie jest b. Czyli, że f
od x0, to jest f' od x0, no i za x wstawiamy x0 plus b. Ten oto sposób nasze b będzie równe f od x0 odjąć f' od x0 razy x0. Wyliczyliśmy b, czyli wzór naszej stycznej tak naprawdę w tym momencie mamy drobne problemy. Zrobimy to w ten sposób. A cóż tu się nadziało? Czemu mi ten rysik nie działa? Czy niby działa, ale nie działa? O kurczę. Tego się nie spodziewałem. Że będą problemy. I nie wiedzieć, czemu są problemy. O, widzicie, tak to jest, jak się robi wszystko na żywo, to potem są takie niespodzianki. Nie wiedzieć, czemu są takie niespodzianki. Najgorsze jest to, że nie wiem, w czym jest rzecz. O, teraz zaczęło działać. Dobra, momencik. No to w takim razie zróbmy tak. 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 Zaraz zobaczymy, czy to dalej działa. No i znowu nie działa. Kurczę pieczona. Ojej. Szymon 00. Dobry. Dzień dobry. Natomiast mamy problemy. Czemuż to nie działa? Dobra, zrobimy może w ten sposób. Dobra, chyba coś z tego będzie. Dobra, chyba będzie coś z tego. Chyba się udało. Dobra, tu działa, to też działa. Okej, to też działa, okej. Dobra. To zrobimy w taki sposób. Tak, dobra. I działa. OK. Dobra, także no, przepraszam najmocniej za pewne problemy techniczne, ale już są rozwiązane. Dobrze, więc wracając, bo się rozkojarzyłem. Aha,
Czyli wyliczyliśmy sobie współczynnik B tej naszej stycznej. Wyliczyliśmy współczynnik B tej naszej stycznej. No, więc mamy wzór stycznej. Y to się równa f prime x0x plus f od x0 minus f prime od x0 razy x0. Czyli już opisaliśmy konkretnie, znamy konkretnie wzór tej stycznej. No bo jak będziemy mieć funkcję, no to wystarczy podzielić pochodną, podstawić to x0, tutaj, tutaj, wszystko będzie wiadomo. No i teraz nas interesuje miejsce zerowe tej stycznej. Miejsce zerowe tej stycznej. A jak się liczy miejsce zerowe jakiejkolwiek funkcji, niekoniecznie funkcji liniowej, no za y się wstawia rzecz jasna 0. Czyli mamy f' od x0, x plus f od x0, odjąć f' od x0, x0. No więc chcemy wyznaczyć x'a, czyli nasz x to będzie to na drugą stronę, odjąć to po drugiej stronie, no i podzielić przez pochodną. Czyli byłoby tak, f' od x0, x0, odjąć f od x0, no i to musimy podzielić przez pochodną f' od x0. W ten oto sposób wychodzi nam, że miejsce zerowe tej naszej stycznej, to jest, no tu nam dwa ułamki powstają, jeden ułamek, no i mamy drugi ułamek. Czyli odpowiednio byłoby to x0 odjąć f od x0 przez f' od x0. I stąd mamy ten nasz wzór. No bo przy danym x0 wyznaczamy kolejne, które jest wtedy tym kolejnym x1. X1. Czyli stąd właśnie wynika nasz wzór, gdybyśmy tą operację później powtarzali, no bo ten kolejny x1 staje się niejako x0 dla kolejnej stycznej. Więc xn w takim wypadku to jest xn minus 1 odjąć f od xn minus 1 przez f' od xn minus 1. Aha, tu było akurat na plus 1. No to równie dobrze możemy wstawić za nn plus 1. Byłoby xn odjąć f od xn przez f' od xn. Także stąd wynika nasz wzór. Jan Pan, dobry wieczór. Dobry wieczór, Jan Pan. Witam. Dobrze, no to wybierzmy inną funkcję, jakąś może bardziej wyszukaną, typu logarytm. Dajmy na to, niech będzie może naturalny, logarytm naturalny z, nie wiem, 2x plus 1. Dodać, powiedzmy, x do czwartej minus 3x plus x plus 1. No, na przykład coś takiego. Na przykład coś takiego. No i chcemy znaleźć miejsce zerowe. Nie mamy bladego pojęcia, jak ta funkcja wygląda. Możemy się tylko domyślać, że logarytm 2x plus 1 to będzie raczej coś takiego. No bo jest przesunięcie tutaj w x jest jedynka. I jest dwójka, czyli to by powodowało w tym momencie ściśnięcie tego dwukrotnie. No a tu jest jakiś wielomian x do czwartej, czyli od prawej strony z nieskończoności jakoś idzie w ten sposób. Być może będzie mieć jedno wahnięcie, drugie i coś takiego. No i jest plus 1. Czyli to podniosłoby to o jedną jednostkę wzwyż. No i potem jest dodawanie tych dwóch funkcji, więc możemy się mniej więcej domyślać, jak to może wyglądać. Zresztą, możemy sobie to nawet naszkicować wstępnie i zobaczyć. Enia, siemano, panie profesorze. Nie jestem profesorem, ale okej. Okay. Siemano, Enia. Enia. Dobra, więc namalujmy to i zobaczmy, jak to wygląda. Czyli tak, mamy funkcję logarytm, tylko że logarytm tam był naturalny, a logarytm naturalny u nas, to w tym języku to jest, zdaje się, po prostu log, co u nas oznacza raczej logarytm dziesiętny, ale bardzo łatwo to sprawdzić, bo wpiszemy, żeby ten logarytm został obliczony od n na przykład do potęgi trzeciej. Więc jeżeli to jest logarytm naturalny, to wynik powinien być 3, a jeżeli nie, to nie.
No i właśnie wychodzi 3, bo często tak jest w literaturze anglojęzycznej, że logarytm właśnie, log, oznaczenie jest na logarytm naturalny właśnie, czyli inaczej niż u nas. Dobrze, więc mamy logarytm naturalny z, co tam jest? No my tu mamy 2x, 2 razy x plus 1. Plus 1 i do tego dodaliśmy x do potęgi czwartej, odjąć 3x, no i plus 1. Jak się można łatwo domyślić, tego równania raczej nie rozwiążemy w sposób analityczny. Nie rozwiążemy w sposób analityczny. Także mamy naszą funkcję. To nam w tym momencie nie jest potrzebne póki co. No i sobie wyrysujmy mniej więcej, żeby zobaczyć, jak to wygląda. A za chwilę się zajmiemy optymalizacją. Znaczy szukaniem tego miejsca zerowego. Więc weźmy jakąś dziedzinę, dajmy na to, no właśnie, 2x plus 1 musi być większe od 0. Co oznacza, że 2x musi być większe od minus 1, czyli że x jest większe od minus 1 drugiej. No to weźmy w takim razie, powiedzmy, od minus 1 czwartej. Dziedzinę, punkty, które będą stanowić dziedzinę, czyli od minus 1 czwartej, dodajmy na to, nie wiem, 5 może, w liczbie punktów dajmy na to może, nie wiem, 300 i policzymy wartości funkcji tej funkcji i rzucimy okiem, jak to wygląda. Newton. Mamy błąd. Coś z podnoszeniem do potęgi. Linia 6. Z podnoszeniem do potęgi. Aha, kropki nie ma. No i mamy naszą funkcję. Ojojoj, wygląda na to, że chyba ona nie ma miejsc zerowych. Tak coś tutaj mi się wydaje, że tak właśnie jest. To zróbmy może nie plus 1, tylko minus 1. Będzie o 2 jednostki niżej. A nie, bo tu sobie jest tak duże liczby są, dlatego nie widać. To zmniejszmy zakres, powiedzmy, do 3. Tej naszej dziedziny, żeby nie było tak dużych wartości. Oj, teraz widać, że tu się raczej malało lekko, a potem zaczęło rosnąć. To nawet zmniejszmy do 2 tą naszą dziedzinę. Do 2 zmniejszymy i zobaczymy. O, teraz lepiej widać, że grid on, że tu jest 0 i tu będzie gdzieś to miejsce zerowe, czyli tam w okolicach 1, 1,5. No to przyjmijmy ich 0 na 3 drugie i będziemy po prostu sukcesywnie wyliczać ten nasz, to nasze miejsce zerowe. To nasze miejsce zerowe. Więc x0, no to będzie te 1,5. Potrzebujemy wzór pochodnej. No pochodna z logarytmu naturalnego to jest 1 przez argument. 1 przez argument, a argumentem jest 2 razy x plus 1. No i razy pochodna wnętrza, a pochodną wnętrza będzie 2. Będzie 2. Tak, dobrze, następnie dodać 4x do potęgi trzeciej, no bo pochodna z x do czwartej to jest 4x do trzeciej. I następnie odjąć 3, no bo pochodna z minus 3x to jest minus 3.
Dobrze. No i teraz robimy zgodnie z naszą procedurką, że chcemy wykonać powiedzmy 8 kroków iteracji tej naszej metody Newtona-Raphsona. Tak, gdzie x0 było podane, więc tu już cały mechanizm jest dokładnie taki sam. Tu tylko troszkę to ogarnijmy. To nam nie jest potrzebne już w tym momencie. No i zobaczmy, co z tego by tutaj wyjdzie. No więc zbliżamy się do jakiejś wartości 1,4027, coś takiego. No i tutaj już nie porównamy z dokładną wartością, bo dokładnej wartości nie znamy. Ale gdybyśmy to zaznaczyli na obrazku, to prawdopodobnie ta kropka powinna być właśnie w tym miejscu, gdzie się przecinają. Może być trochę w innym miejscu, z tego względu, że rysunek, wykres funkcji jest mniej dokładny niż te obliczenia, które tu wykonaliśmy. Znaczy mniej dokładny. No jak zwiększymy tutaj znacznie, typu na 20 kroków, to już wtedy będzie już pewność, że rysunek jest raczej mniej dokładny, no bo rysunek to jest po prostu 300 punkcików połączonych linią prostą. Co przez to, że jest ich dużo, daje wrażenie, że mamy po prostu jakieś tam zakrzywienie i tym podobne rzeczy. Ale tak naprawdę to są po prostu pozaznaczone 300 punktów na wykresie i połączone odcineczkami te punkciki, co daje nam złudzenie takiej właśnie zakrzywionych krzywy, które są być może nawet i różniczkowalne, no bo są, no bo w końcu liczymy pochodną i nawet kolejne też byśmy mogli tutaj też z tego policzyć. No dobrze, no to teraz tak. To sobie zaznaczmy na obrazku. Czyli bierzemy to stąd, damy to niżej. I dodatkowo do tego zaznaczymy właśnie ten nasz punkt, który ma współrzędne x0. No i nie x0, przepraszam, x ostatni. No i trzeba policzyć wartość tej funkcji dla tego ostatniego x-a, czyli fun od x end. I chcemy to namalować poprzez kropkę, albo może gwiazdkę, niech będzie czerwona. Tutaj trzeba dać hold, bo inaczej ten nowy polecenie, które rysuję, nadpisze to, co było i skasuje to, co było na tym rysunku. Więc dajemy hold on. No i oczywiście grida, żeby za każdym razem go nie dopisywać przy wywoływaniu. No i popatrzmy, co to z tego wyjdzie. No i z tego wyszło właśnie to. Czyli tu z obliczeń mamy, że... Widzimy, ten punkt nie leży na tej prostej. Ponieważ prosta jest mniej dokładnie narysowana, po prostu to przejście przez zero wynika z połączenia dwóch punktów sąsiednich, które nie były żaden z nich w zerze. I jak się je połączy odcinkiem, to wychodzi coś innego lekko niż to dokładnie, co tutaj, no, co jest trochę dokładniej, albo dużo dokładniej, ale jednak pewnie też i nie nieskończenie dokładnie, zaznaczone tutaj wynikające z tych obliczeń. Więc ta niebieska funkcja tak naprawdę przechodzi przez tą gwiazdkę. No ale zobaczmy, jaką mamy tutaj skalę na wartości na osi x. Dla porównania tu jest 1,40273, a tu jest 1,0, także tutaj błąd między tym rysunkiem a tą gwiazdką jest bardzo, bardzo mały, czyli tam rzędu no, setnej, tysięcznej, setnotysięcznej, więc raczej mały. Zamiast x lepiej pisać display x. Dokładnie, masz rację, a nie Enia. Dokładnie tak. Lepiej. Ale to niewiele zmienia. Ale faktycznie jest czytelniej i jak najbardziej tak. Czemu? Bo nie wyświetla uchwytu. Aha. MATLAB wtedy przynajmniej. No to zaraz zobaczymy. No faktycznie. No ale nie zwróciłem nigdy na to uwagi. No dobra. Co tam jeszcze? Siemka byczki. Siemka byczku, Łukasz.
Dobry wieczór, Remiastro. Piotr Arłukowicz. Działa MATLAB pod Linuxem? Nie wiem. Nie wiem. Natomiast Octava, którą używamy tutaj, jak najbardziej powinna działać, bo Octava jest chyba napisana. Ma dystrybucję Octava na pewno pod Linuxem, także Octava tak. A MATLAB to nie wiem. Podejrzewam, że też jest wersja na Linux. No założę się, że tak, no bo to tak duża firma i tak drogi program, że na pewno jest też zrobiony wersja na Linuxa. Dlaczego w takim razie nie użyć Octavy? A dobra, spoko, Octava plus plus. No. Także sprawa jest jasna. No dobrze. A co z językiem R? Język R, słyszałem o nim, nie umiem go używać, powiem szczerze, nigdy nim nic nie robiłem. Natomiast on jest, mam wrażenie, bardziej tak dedykowany pod statystykę. Chociaż jak najbardziej tam tego typu rzeczy, które robimy, też można robić, ale mam wrażenie, że jest bardziej pod statystykę dedykowany, jeżeli chodzi o pakiet R. No dobra, także to jest to. No i teraz pojawia się pytanie, co w przypadku, kiedy chcielibyśmy wyznaczać w jakimś przedziale miejsca zerowe i tych miejsc zerowych nie byłoby jedno, tylko na przykład byłoby ich więcej, na przykład dwa. No to wówczas, stosując tą metodę, no musielibyśmy albo oddzielnie wyznaczyć te przedziały, w których się ten x, to miejsce zerowe znajduje i w każdym z tych miejsc oddzielnie to wyznaczać, albo robić to w jakiś inny sposób, jakąś inną metodą. Tylko że zwróćmy uwagę, że musielibyśmy w jakiś sposób określić te przedziały. I znowu, bez wyrysowania tego, ciężko jest to zrobić. No ale podczas rysowania wykresu wstępnie, przynajmniej żeby oszacować, gdzie są te miejsca zerowe, no byłby potrzebny człowiek. No i pojawia się pytanie, czy można by to zrobić w taki sposób, żeby to jakby automatycznie działało i samo rozpoznawało, gdzie byłby jakiś dobry przedział, w którym można by szukać tych miejsc zerowych. Ponadto to, co warto by było tutaj jeszcze dodać, to ta metoda jest taka, że ona może w niektórych przypadkach nie dać rozwiązania. To znaczy, może się okazać tak, że będzie dawać rozwiązania, no po prostu, że te kolejne wyniki tych kolejnych x-ów nie będą miejscem zerowym. Albo, że na przykład się w jakiś sposób zapętli. Pojawia się pytanie, czy jestem w stanie po czekaniu taki przykład podać. No i nie przychodzi mi do głowy. Chociaż chyba możemy coś wymyślić. Zobaczmy, jeżeli mielibyśmy układ współrzędnych wyrysować. Układ współrzędnych wyrysować. To wyobraźmy sobie taki przypadek, że ta pierwsza styczna byłaby taka, że pada w tym miejscu, ale wartość funkcji od tego miejsca dałaby nam styczną równoległą w tym miejscu. Tak. I tak. I wówczas ta metoda będzie się cały czas kręcić w kółko. A jaki przykład takiej funkcji może być? No na przykład coś takiego. Tak, tutaj ma tą styczną. Powiedzmy, że ta funkcja idzie tu następnie, tak. No i tutaj dochodzi do tego, żeby to mieć styczną taką. I na przykład sobie idzie dalej jakoś tak. To wtedy, jeżeli niefortunnie wybierzemy x0, który byłby w tym miejscu, no to wtedy wyznaczona styczna w tym miejscu da nam x1 w tym miejscu. Ale wtedy następny krok, następna iteracja tej metody, ten x1 w tym miejscu, wyznaczy kolejną styczną, która wróci do x0. No i to x0 w tym momencie stanie się x2. Także w ten sposób mogłaby się ta metoda zapętlić. I o ile dobrze pamiętam, to w założeniach było tak, że ta metoda, że ta funkcja w przedziale, w którym szukamy
tego miejsca zerowego musi być, musi mieć drugą pochodną stałą, czyli co oznacza, że albo druga pochodna w jakimś przedziale, powiedzmy odtąd, nie wiem, dotąd, że ta druga pochodna w tym przedziale jest na przykład dodatnia, co by znaczyło, że funkcja jest wypukła. Wypukła oznacza, że jeżeli będziemy takim oczkiem stąd patrzeć, wzdłuż, w kierunku ze zwrotem równoległym do osi Y, zwrotem taki sam jak oś Y, to ta kształt tutaj wygląda na wypukły. I faktycznie w tym przedziale tak jest. Ta funkcja, no tutaj jest bardzo łagodna, wygląda na wypukły. No i w tym miejscu mniej więcej gdzieś się przegina. Może wiecie co, narysuję coś innego, bo tutaj słabo to widać. To tylko a propos, co jest wypukłe, co jest wklęsłe. Czyli jeżeli mamy funkcję, która ma taki kształt i funkcję, która ma kształt taki, to w tym momencie, jak patrzymy tym oczkiem, no to ten kształt dla nas wygląda na wklęsły. Ten wygląda na wklęsły i to jest wtedy, kiedy druga pochodna, okazuje się, że druga pochodna tej funkcji w każdym punkcie będzie wówczas mniejsza od zera. I to jest wklęsłe. Natomiast tu jest sytuacja odwrotna. W tym wypadku to jest wypukłe. Ale uwaga, dla niektórych autorów, a jest ich, bo ja wiem, jak patrzyłem po swoich książkach, to tak, nie wiem, 1 na 6 autorów uważa odwrotnie. 1 na 6 uważa odwrotnie, że ten kształt to jest właśnie wypukły, a ten jest wklęsły. Najprawdopodobniej dlatego, że patrzą na to w inny sposób. To znaczy patrzą na to w ten sposób, że jeżeli tu gdzieś byłaby ta oś X, to ten obszar jest obszarem wypukłym. No bo jakiekolwiek dwa punkty z tego obszaru, kiedy połączymy odcinkiem, to ten odcinek jest w całości zawarty w tym obszarze, co oznacza, że taki obszar jest właśnie wypukły, więc mogą na to patrzeć w ten sposób. A w tym wypadku, jeżeli byśmy tą oś, powiedzmy, mieli tu, no to ten obszar, który tutaj zakreskowałem i połączymy na przykład te dwa punkty, to odcinek łączący te dwa punkty ma takie punkty, które nie znajdują się w tym obszarze, co oznacza, że kształt jest wklęsły. Więc no, wszystko zależy od tego, kto jak na to patrzy. Ale wydaje mi się, że to pierwsze spojrzenie jest jednak dużo bardziej popularne i tylko nieliczni autorzy taki odwrotnie nazywają wypukłą z wklęsłą. Natomiast no, to jest tylko kwestia nazwy. To jest tylko kwestia nazwy. To oczywiście jest takie samo, inaczej, to czy pochodna jest ujemna, to oznacza ten kształt, a to, że pochodna jest dodatnia, oznacza takie zakrzywienie. To tak w ramach sprostowania. To może jeszcze dopowiem, taka krótka dygresja. No bo jeżeli mamy wielokąt na przykład, zobaczmy, jak już jesteśmy, poruszyliśmy ten temat, taki, no to zauważmy, że ten wielokąt, ten obszar, jest wklęsły, ponieważ znowu istnieje odcinek łączący dwa punkty, które są z tego obszaru, ale punkty z tego odcinka już są takie, że się nie znajdują w tym obszarze, więc dlatego nazywamy ten obszar wklęsłym. I dlatego też kąty, co mnie zawsze dziwiło, jak byłem w szkole, kąt taki nazywamy kątem wypukłym. Natomiast kąt taki, natomiast kąt taki nazywamy kątem wklęsłym, ponieważ no, łącząc dwa punkty powstaje odcinek, który ma takie punkty, które się w tym obszarze wyznaczonym przez ten kąt się nie znajdują. I to mnie zawsze dziwiło, że ten kąt, pamiętam w szkole, że ten kąt się nazywa kątem, żeby nie pomylić, kątem wypukłym, a ten się nazywał wklęsłym. Ten się nazywał wklęsłym. Myślę, że sprawa jasna.
No więc ja się trzymam oczywiście tych nazw, czyli ideologii rozumowania, zapamiętywania z oczkiem, patrzącym tak jak oś Y. No więc, jeżeli mamy funkcję, która wygląda na przykład w ten sposób, to zobaczmy, że tu mniej więcej gdzieś jest to taki punkt, że do tego miejsca ta funkcja była właśnie wypukła, a od tego miejsca dalej była już funkcją wklęsłą. Była już funkcją wklęsłą. Co oznacza, że znak drugiej pochodnej na takim na przykład przedziale, znak drugiej pochodnej się zmienił, nie był stały. Bo gdyby był stały, to cały czas byłaby wypukła, albo cały czas byłaby wklęsła. Także to jest to. Polecam spokój do liczenia. Aha, no nie zapoznawałem się jeszcze. Zielona mi, siemanko. Siemanko, witam serdecznie, zieloną mi. Może metoda bisekcji. My coś zaraz tutaj też pomieszamy z metodą bisekcji, żeby było ciekawiej. Powodzenia Mateusz, wszystkiego dobrego, muszę spadać do programowania, robisz dobrą robotę. A ja czekaj, ja cię kojarzę, Piotr. No to również dziękuję ci bardzo serdecznie, Piotr. Wszystkiego dobrego, również dla ciebie, też robisz dobrą robotę, bo i tworzysz przecież kurs Blendera i jak ktoś lubi na przykład animację, grafikę 3D i tym podobne rzeczy, to polecam też. Mhm. Tak, to teraz dopiero skojarzyłem, no. Dobra. Co tam dalej? Wykorzystać twierdzenie Darbu. Szukam w pamięci, wiem o co chodzi, tylko teraz namierzam. Twierdzenie Darbu mówiło o tym, że jeżeli mamy funkcję taką, która w dwóch miejscach ma różną pochodną, różnego znaku, to nie, jeżeli jest różniczkowane na przedziale, to istnieje styczna, która będzie równoległa do połączenia tych dwóch punktów na krańcach, o ile nie pomyliłem tego z innym twierdzeniem. Bo jeszcze, żeby było zabawniej, to chyba w Rosji albo w Niemczech przez twierdzenie Darbu nazywają też inne twierdzenie. No jest trochę zamieszania z tym. No dobra, zobaczmy sobie. Weźmy jakąś przeglądarkę. I... Nie, dziękuję. I twierdzenie Darbu. Jeżeli mamy funkcję działającą na przedziale AB w zbiór liczb rzeczywistych, która jest funkcją ciągłą i jeżeli wartości na krańcach pomnożone ze sobą jest mniejsza od zera, czyli są przeciwnych znaków, wartość dla argumentu A i wartość dla argumentu B są z przeciwnych znaków, funkcja F na końcach przedziałów mają różne znaki, to istnieje punkt C w przedziale AB, dla którego F od C jest równe 0. Ogólnie każdą funkcję ma własność Darbu. Tak, to pomyliłem z innym twierdzeniem. A, tak, bo ja pomyliłem z twierdzeniem tym, stwierdzeniem Lagrange'a. O, właśnie, stwierdzeniem Lagrange'a pomyliłem. A twierdzenie Darbu mówi o tym, że jeżeli funkcja na przedziale ma dwie różne wartości, to musi przynajmniej raz, być może więcej, ale przynajmniej raz przeciąć, i jest ciągła, to musi przynajmniej raz przeciąć naszą oś x-ową. Także to nie, to jest Lagrange'a. Tak, no i to jest właśnie to, co jest nam też potrzebne. Także słuszna uwaga. Enia, słuszna uwaga, Enia. Albo patrz z drugiej strony. Albo patrzą z drugiej strony. No więc właśnie, no jeszcze niektórzy używają nazwy wypukła w górę, wypukła w dół.
co według mnie pewnie w założeniu miało być ułatwiać i wyjaśniać, o co chodzi, ale w moim mniemaniu wprowadza jeszcze większe zamieszanie. Więc to jest to. Witam, a to na maturze podstawowej jest? Nie, tego nie ma na maturze podstawowej, to na studiach. Bo kurde, nie wiem, co to jest. W szkole średniej, Mateusz, w szkole średniej jest badanie funkcji, ale tylko do pierwszej pochodnej. Nie jest mowa o funkcjach wypukłych i wklęsłych i nie ma mowy też o tym punkcie, który się nazywa punktem przegięcia. Także tego akurat nie ma, jest po prostu taki uproszczony przebieg zmienności funkcji. I to na rozszerzeniu, bo żeby mówić o przebiegu zmienności funkcji, no to trzeba znać już granice, a granice są tylko na rozszerzeniu. Trzeba umieć pochodną, no więc siłą rzeczy. Wydaje mi się, że nie. No właśnie, nie ma. Dobry wieczór, szanowny panie Mateuszu. Dobry wieczór, Awiator 007. My się nie witaliśmy dzisiaj jeszcze? Aha, nie witaliśmy się. Nie ma, tak naprawdę to studia dopiero. Racja, Wojciech właśnie tutaj mówi. Jak jest? Kiedy fraktale? Wiecie, bo problem polega na tym, że ja te prezentacje, które na przykład dzisiaj robię, te live'y, to staram się robić z czegoś takiego, co mogę powiedzieć od razu z marszu, bez przygotowań. A tematów mam mnóstwo. Tylko najtrudniej jest wybrać taki temat, żeby właśnie bez przygotowań móc właśnie dzisiaj o tej 20 opowiedzieć coś. Ale jest bardzo dużo różnych tematów, które mógłbym powiedzieć, ale no jednak wymagają pewnego przygotowania. No a przygotowanie zajmuje trochę, nawet dość dużo czasu. I to jest ta kwestia. Dobrze, wracając, bo zgubiłem wątek. Czyli tak, mówiliśmy o tych przegięciach, wypukłość, wklęsłość. Mówiliśmy o tym, że w założeniach tej metody Newtona-Raphsona jest to, że że ma być na tym przedziale, w którym szukamy miejsca zerowego, musi być ona, tą druga pochodna musi być z tego samego znaku. Aha, może jeszcze jedną rzecz wam powiem tutaj. Bo teraz tak. Mamy funkcję f od x. Pochodna funkcji wyznacza to, czy funkcja rośnie, czy maleje. W sensie prześwietla funkcję pod tym względem, że określa nam przedziały, w których funkcja rośnie i w których maleje. Natomiast funkcja druga pochodna mówi, no i siłą rzeczy wtedy, jak wiemy, że funkcja rosła, a potem zaczęła maleć, no to tym siłą rzeczy nam wtedy wyznacza też i maksimum funkcji. Jeżeli malała, a potem zaczęła rosnąć, no to też wyznacza nam i minima, ta pierwsza pochodna. Natomiast druga pochodna wyznacza nam, czy funkcja jest takiego kształtu, czy jest takiego kształtu. No więc, jeżeli mielibyśmy przypadek taki, że pierwsza pochodna byłaby dodatnia, i druga pochodna w danym miejscu, czy nawet na przedziale, byłaby dodatnia, to wtedy mamy funkcję, która jest wypukła i rośnie. Skoro wypukła i rośnie, to rośnie w ten sposób. Możemy mieć, że pochodna jest ujemna, a druga pochodna, że jest dodatnia. Wtedy znowu mamy funkcję, która jest wypukła, ale maleje, czyli ma taki kształt, czyli w taki sposób maleje. Może być tak, że pochodna pierwsza jest dodatnia w jakimś przedziale, a druga pochodna jest w tym przedziale no, mniejsza od zera. Skoro mniejsza od zera, to jest wklęsła i funkcja rośnie. Wklęsła i rośnie, czyli o tak. No i może być przypadek taki, że pierwsza pochodna jest tutaj ujemna i druga pochodna jest ujemna. Na jakimś przedziale, dla wszystkich x z jakiegoś przedziału, no to wówczas nasza funkcja jest wklęsła i jest malejąca. Czyli wygląda jakoś tak. O tak. Co, badając tylko pierwszą pochodną, możemy tylko powiedzieć, że rośnie. Nie wiemy, w jaki sposób, czy ona rośnie w ten sposób, czy ona rośnie w ten sposób, czy
No nie wiemy tego, ale uwzględniając też znak drugiej pochodnej, możemy określić, w jaki sposób ta nasza pochodna się zmienia. I teraz można by poszukać, bo ja nie pamiętam, jakie są tam założenia a propos tej metody Newtona-Raphsona. Metoda Newtona-Raphsona. Ona, enter. Jakiś konkret tutaj nie ma. To może tu. Tu mamy wyrysowane to, co właśnie robiliśmy. W metodzie przyjmuje się następujące założenia. Przedział AB znajduje się dokładnie jeden pierwiastek. To już sobie poniekąd powiedzieliśmy. Funkcja ma różne znaki na krańcach przedziałów. Czyli to też z założenia po co tak? No bo właśnie twierdzenie Darbu, jak Enia wspomniała, wtedy nam mówi, że istnieje miejsce zerowe, o ile funkcja jest ciągła. No, o takich tutaj mówimy. Wprawdzie nigdzie tego nie zaznaczyli wprost. O, jest, tu jest. Zadanie jest znalezienie pierwiastka równania zadanej funkcji ciągłej. Ciągłej. Czyli jak ciągłej, to nie ma uskoków i nie ma dziur. Mówiąc kolokwialnie. Dobra. Pierwsza i druga pochodna funkcji mają stały znak w przedziale. O, i to jest to, co musi być spełnione. A co w tym przytoczonym przed chwilą przykładzie o tym tak nie było. No bo skoro tutaj widzimy, że funkcja była wypukła, a potem przeszła no mniej więcej gdzieś tutaj we wklęsłą, to znaczy, że no, druga pochodna zmieniła znak. Czyli nie spełniliśmy trzeciego warunku założeń dotyczących tej metody Newtona-Raphsona. Newtona-Raphsona. Dobrze. Dobra, no i teraz tak, jeżeli możemy znajdować te miejsca zerowe, to może znajdźmy miejsce zerowe jakiejś funkcji, która byłaby dosyć kłopotliwa do policzenia w sposób analityczny, ale powiedzmy, że by się dało. Na przykład, bo ja wiem, równanie czy jakiegoś trzeciego stopnia, czyli będziemy szukać miejsca zerowego jakiejś funkcji trzeciego stopnia. Oglądałem dzisiaj pana początkowe filmy na YouTubie. Na przykład pierwsze pana wideo na YouTubie 10 lat temu, konstrukcja pięciokąta foremnego. Narodziny legendy w skrócie. No bez przesady. Ale tak, no wideo faktycznie, no to bardzo dawno te wideo zrobiłem, a zresztą zanim je tam opublikowałem na tym YouTubie, to ono już z rok chyba wcześniej było stworzone, także no bardzo, bardzo stary materiał. Ale tak, no ale w sumie aktualny. Może brakowało tam tego opisu słownego, co tam się dzieje, tylko nagle jakieś okręgi tutaj, linie łączymy, coś tego, dwusieczna tam, tu prosta i nagle powstaje pięciokąt foremny. Więc może faktycznie tam, no można by to w sumie nagrać na nowo. A szczerze, na poczekaniu, jakbym teraz miał to narysować, to nie pamiętam, jak się to robi, bo trzeba by podać odcinek, następnie było rysowanie okręgów o tym promieniu, znajdowanie dwusiecznej chyba, tu był jakiś okrąg, tu wyznaczało się jakąś taką prostą, przechodząc chyba przez środek tego okręgu. Ten punkt nam wtedy coś mówił, no i potem ostatecznie wychodził jeden z boków. A jak już mieliśmy dwa boki, które były pod odpowiednim kątem, no to dorysowanie reszty w tym pięciokącie foremnym to już jest łatwa sprawa. Pan Mateusz skromny jak zawsze. Nie, no naprawdę, ja wcale nie jestem taki dobry, jak wam się może wydawać. Hmm.
Dobry wieczór. Pojawiają się zadania, Tomek pisze, pojawiają się zadania na olimpiadzie, w których można użyć tej metody? Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, ponieważ no, to raczej jest bardziej pod już komputery, jakieś obliczenia w zagadnieniach takich typowo praktycznych, gdzie mamy do znalezienia miejsca zerowe jakiejś paskudnej funkcji. Co mam na myśli paskudnej funkcji? No na przykład, że ma 0,0043x kwadrat, czy tam, nie wiem, do czwartej, minus, nie wiem, 47123 5x, odjąć jakiś tam, powiedzmy, nie wiem co, pierwiastek z 1,7 albo nawet 0,17 jakiegoś tam x, odjąć tak jakiś logarytm, nie wiem, 0,04 logarytmy naturalnego z x, na przykład czegoś takiego. A skąd, czemu takie paskudne te liczby? No bo z praktyki, to z pomiarów może pochodzić te liczby, albo z wykonania jakichś pomiarów, a następnie przeliczenia tych pomiarów, no i potem mamy takie właśnie współczynniki. No i szukania miejsc zerowych, no to najlepiej jakimiś metodami właśnie wtedy numerycznymi dla takich rzeczy. Także na olimpiadzie ci się to raczej nie przyda, Tomek. No chociaż ja wiem. No bo weźmy dla przykładu takie równanie trzeciego stopnia. Takie, które byłoby trudne do rozwiązania w sposób analityczny. Czyli na przykład mające pierwiastek jako rozwiązanie, no teraz jakby od końca, bo wymyślam zadanie, tak? Pierwiastek, nie wiem, no coś, nie wiem, z trzech powiedzmy, tak? Że ma rozwiązanie pierwiastek z trzech, a pozostałych dwóch nie ma, bo są zespolone. Na przykład 2 plus 2 plus i, no i drugie musi być sprzężone do niego 2 minus i. Czyli wtedy byłoby tak, że ten wielomian to jest tak. Aha, tylko że jak będzie pierwiastek z trzech, to współczynniki będą wymierne. Więc ciężko by było podać przykład takiej funkcji, która miałaby jeden pierwiastek i byłby on niewymierny. Byłby on niewymierny. Chociaż nie, chyba się da. Nie, ciężko na poczekaniu. W każdym razie do czego zmierzałem? Zmierzałem do tego, że na przykład mamy do rozwiązania jakieś równanie trzeciego stopnia. Takie, które byłoby ciężkie do rozwiązania. Typu na przykład, nie wiem. Właśnie to jest ten problem wymyślania przykładu, bo zdecydowanie łatwiej jest rozwiązać zadanie, niż wymyślać przykłady takie, żeby wyszły jakieś sensowne wartości. Czyli powiedzmy, że mamy x odjąć, dajmy na to 2. Aha, miałbyś te zespolone. Czyli tak, żeby było na przykład x kwadrat plus, dajmy na to 4. To weźmy może czwartego stopnia. X kwadrat plus 4, x kwadrat minus 3. Wymnożymy, czyli byłoby tak, x do czwartej, odjąć 3x kwadrat, dodać 4x kwadrat, minus 12. I byłoby równanie x do czwartej, dodać x kwadrat, minus 12. O, a tego by nie było. I na przykład gdzieś podczas liczenia czegoś pojawiłoby się na przykład takie równanie do... Aha, to akurat proste, bo jest bi kwadratowe. Ajajajajaj. To inaczej. To weźmy te 2i. Czyli x odjąć 2, odjąć i. 2 dodać i. No i x plus 2 odjąć i. Czyli wyszłoby nam x kwadrat odjąć 2 plus i do kwadratu. Ale to wtedy jednostka urojona będzie. Dobra, no to zróbmy jeszcze inaczej. No to, że to jest domnożone.
No ciężko mi wymyślić przykład. Ale no chodziło mi generalnie o to, żeby była takie równanie, w którym tą metodą moglibyśmy próbować dojść do rozwiązania i być może wyszłoby nam w końcu ten pierwiastek w jakimś idealnym przypadku. A zresztą może zróbmy coś takiego. Powiedzmy, że mamy coś takiego do policzenia. No niech będzie to. Ja wiem, że to można łatwo policzyć poprzez deltę, podstawiędzy x kwadrat t i z delty, ale spróbujmy zrobić to, co ten komputer teraz zrobił, tylko jakby na piechotę ręcznie. Czyli mamy taką funkcję i chcemy znaleźć miejsce zerowe. Czyli tak, pochodna tej funkcji to by było 4x do trzeciej plus 2x. No i chcielibyśmy takie miejsce, gdzie ta pochodna się nam tutaj... Nie, to pomyliłem się. Mamy pochodną. No i teraz chcemy jakieś początkowe x0. No i powiedzmy, że wybieramy 2. Albo 1. 1 jest łatwiejsze do liczenia. No więc x1 wówczas to by było tak. x0 odjąć wartość funkcji od x1, znaczy od x0, przez pochodną od x0. Czyli byłoby 1 odjąć f od x0, 1 plus 1 to jest 2, odjąć 12 to jest minus 10. A na dole byłoby, jakbyśmy wstawili 1, no to 4 i 2 to jest 6. Czyli tak, 1 dodać 10 szóstych to jest 5 trzecich, czyli to nam daje, krótko mówiąc, 8 trzecich. No i potem operację powtarzamy, czyli x2 to by było to nasze x0, które przed chwilą znaleźliśmy, czyli 8 trzecich, odjąć wartość funkcji, no i niestety tutaj będzie to kłopotliwe w liczeniu. Także no, kto to był? Tomek. No więc Tomek, raczej ci się to nie przyda do olimpiady, no bo tutaj jest kłopotliwe to w liczeniu. Kłopotliwe jest to w liczeniu ręcznym. Także to raczej tylko dla maszyny. To jednak metoda bardziej dla maszyny, która będzie wykonywać te bezmyślne, proste operacje wielokrotnie i dawać nam będzie rozwiązania z pewnym przybliżeniem, a być może będzie mieć czasami szczęście, że akurat trafi idealnie w miejsce zerowe. No i może tu jeszcze coś dopowiedzmy, bo generalnie większość tych metod wszystkich numerycznych, czyli bazujących na jakichś przybliżeniach, iteracyjnych, że mają kilkukrotnie coś tam wyliczają kolejno, jest to, że pojawia się pytanie, kiedy one mają skończyć. Bo możemy napisać program, który będzie próbował znaleźć to miejsce zerowe i po prostu się zapętli. Będzie liczył to długo, długo, długo w nieskończoność, bo nie będzie wiedział, kiedy skończyć. I warunki końca takiej metody są różne. Na przykład, że dajemy ograniczenie, żeby tych iteracji nie wykonał więcej niż powiedzmy, nie wiem, 100 albo 20 albo ileś tam. Albo robimy warunek, żeby na przykład do tego momentu, aż wartość funkcji dla tego aktualnie znalezionego x jest na przykład mniejsza niż, nie wiem, 1000, 1 milionowa, 1 miliardowa, 7 bilionowych, no jakkolwiek. To może być drugi warunek końca. No i można jeszcze jakieś inne warunki wymyślać. Na przykład, o, taki warunek, że ten kolejny x względem poprzedniego to jest na tyle mało przesunięty, że na przykład odległość między tym poprzednim x a tym następnym znalezionym jest tak mało, bo to już im dalsza ta iteracja generalnie, jeżeli spełniamy założenia, no tylko jest doprecyzowywane, tak? Czyli każda kolejna iteracja to już są coraz mniejsze, drobniejsze te przesunięcia tego wyniku. Więc jeżeli na przykład okaże się, że w danej iteracji to przesunięcie już jest tak malutkie, mniejsze niż, które sobie wybieramy powiedzmy 1000 znowu, czy 5 milionowych, jakkolwiek, że w tym momencie, jeżeli ta różnica jest na tyle mała, to mówimy koniec, już dalej nie przeliczaj tego w kółko. Dobra. O, Enia podaje przykład. Zobaczmy.
x do piątej odjąć x do czwartej minus 1 równa się 0. O, bardzo dobry przykład. No, dzięki bardzo. Zaraz spróbujemy sobie to teraz zrobić. Spróbujemy ręcznie. I zobaczymy, co wyjdzie. Czyli tak, x0, no, musimy coś podejrzewać. Powiedzmy, że nie dysponujemy nawet obrazkiem, przyjmujemy mechanicznie 1. No i cóż, szukamy następnego. X1 to będzie 1, odjąć wartość funkcji, czyli 1 odjąć 1 to 0, minus 1, na wartość pochodnej. Pochodnej nie policzyłem, 5 x do czwartej minus 4x do trzeciej. O. Czyli wstawiamy do pochodnej jedynkę, czyli byłoby 5 odjąć 4, czyli 1. Wychodzi nam zatem ładnie z tego, 1 plus 1, czyli 2. Powtarzamy, liczymy x2. No to będzie 2 odjąć wartość funkcji od dwójki, czyli 2 do piątej 32, odjąć 2 do czwartej, czyli 16, odjąć 1 przez i na dole pochodna. Za x wstawiamy 2, czyli 2 do czwartej to jest 16 razy 5, 5 szesnastek, odjąć 2 do trzeciej to by było 8 razy 4, czyli 32. Dwie szesnastki inaczej mówiąc. Dobra, czyli 2 odjąć i to by było tak, 36 minus 16 to by było 16, odjąć 1, 15, a tu by było 5 szesnastek minus 2 szesnastki, no to są 3 szesnastki, 3 szesnastki, a 3 i 15 się skraca, jest 1 i 5, czyli byłoby 2 minus 5 szesnastych. 2 minus 5 szesnastych, a 2 to jest 32, odjąć 5, 32 odjąć 5 to jest 27, 16. No i kolejnego już nie będę liczył, ale zróbmy to, no czyli znowu byłby problem z liczeniem tego ręcznie, ale zróbmy to naszym tym skryptem. Jacek, miejsca zerowe wielomianów można też poszukać metodami do znajdowania wartości własnych, na przykład rozkład QR z przesunięciami. Dokładnie, bo w Octavie czy też w MATLABie jest takie ładne zaklęcie, które się nazywa roots, czyli korzenie, czyli pierwiastki. I tutaj wystarczy podać ten wielomian, kolejne jego współczynniki, czyli jak mamy x do piątej, no to byłoby 1. Następnie byłoby minus 1, no bo x do czwartej ma minus 1 współczynnik. Następny współczynnik przy x do trzeciej jest 0, bo go nie ma de facto. Przy x kwadrat też jest 0. Przy x też jest 0. I potem mamy jeszcze przy x w zerowej potędze, czyli po prostu gołą liczbę, to mamy minus 1 w tym naszej, tej naszej funkcji, w tym naszym równaniu. Wtedy wyskoczyłyby nam rozwiązanie, gdzie na przykład od razu już widać, że z jednym z rozwiązań jest właśnie ten pierwiastek jakiś tam, no bo tu jest 1, 3, 2, 4, 7. Jedno rzeczywiste rozwiązanie jest. No i właśnie, ale dlaczego o tym mówię? Bo ta funkcja znajdująca właśnie ten root, znajdująca te nasze rozwiązania, to ona tak naprawdę, ten wielomian, który tu jest, to równanie, ona tak naprawdę to zamienia na macierz i właśnie tymi metodami innymi niż po prostu rozwiązując wielomian znajduje te miejsca zerowe. Jak widać, pozostałe cztery miejsca rozwiązania są zespolone, bo tutaj mamy to i, czyli ta część urojona tutaj jest, a tylko to pierwsze jest rozwiązaniem rzeczywistym, bo część urojona, czyli to, co stoi przy jednostce urojonej i, jest zero. Jest tylko jedno rzeczywiste rozwiązanie. No i właśnie nie jestem pewien, ale najprawdopodobniej, tak jak właśnie Jacek mówi, to poprzez rozkład QR można zrobić.
Niestety muszę iść, ale pewnie jeszcze pod koniec przyjdę. Z pewnością obejrzę zapis. Dziękuję panu, do zobaczenia. Również dziękuję, że wpadłeś, Remiastro. Dobra, rozumiem. Tomek już wie, o co chodzi. Dobra, Aviator 007, bez wątpienia. Dzięki tej serii subskrypcji dużo szybciej przybywa. Pamiętam, jak pan miał 17 tysięcy, a teraz jest 17,6. Każde wideo z matury ma powyżej 1000 wyświetleń, które powyżej... Wiesz co, Aviator 07, ja szczerze powiem ci, ja w ogóle tego nie analizowałem. Naprawdę, bo wychodzę z założenia, że od siedzenia w statystykach kanału na YouTubie nie przybywa widzów, tylko od tworzenia materiałów, więc takie mam zawsze podejście, bo w tych statystykach można siedzieć, analizować, kombinować. Ale jeśli tak zauważyłeś, to być może tak jest. Nie wiem, nie sprawdzałem tego. Nie jestem pewien, ale tego równania chyba nie da się rozwiązać analitycznie. Bo jest 5 stopnia. I ja też nie jestem pewien. Bo musiałbym sobie przypomnieć, jakie były te z tym tą teorią Galois, jak to tam było, żeby jak to sprawdzić, czy dany jest równanie jest rozwiązywalne, czy też nie. W sposób analityczny. Nie, też nie pamiętam. Na jakim poziomie jest ta matematyka? No, na poziomie studiów i zastosowań w praktyce. Jung Zino. Dobra, no to cóż, lecimy. Zróbmy sobie tą funkcję, to równanie, co tutaj Enia podała, tą naszą metodą i zobaczymy, co nam wyjdzie. Czy wyjdzie nam też ten wynik? Dobra, no to tak. No to tak, to stworzymy następny plik. To było nieliniowe. Liniowe. A teraz zrobimy coś kolejnego i zmienimy tutaj tą funkcję. Było tak, x do piątej, odjąć x do czwartej, odjąć 1. X do piątej, odjąć x do czwartej, odjąć 1. Pochodna 5x do czwartej, odjąć 4x do trzeciej, no i pochodna z jedynki to jest 0. -4x - 4x - 3. OK. Miejsce startowe nie wiemy jakie, damy jedynkę. I funkcja najprawdopodobniej jest dobra. Trzeba by sprawdzić, czy druga pochodna ma stały znak. A możemy to natychmiastowo zaraz sprawdzić. Bo tu jakbyśmy policzyli drugą pochodną tej funkcji, no to by było 20x do potęgi trzeciej. Odjąć 12x do drugiej. Czy pochodna ma stały znak? No, jakbyśmy wybrali odpowiednio mały przedział, to pewnie tak, w tym małym przedziale. No, także już, tak widać, że te założenia a propos tej metody też są poniekąd trochę kłopotliwe. Bo jeżeli ten x, to miejsce zerowe, będzie względnie blisko tego, no to możemy przymknąć oko, że raczej no, trafimy w taki przedział, że ten punkt akurat, o, albo byłoby na przykład tak, że ten punkt, który jest rozwiązaniem, nie byłby punktem przegięcia. Nie byłby punktem przegięcia. Nie byłby punktem przegięcia, co też łatwo sprawdzić, bo jak policzymy drugą pochodną i znajdziemy rozwiązania tej drugiej pochodnej, gdzie ona się zeruje, no to wyszłoby nam, że na przykład to w tym bardzo łatwo znaleźć, tak? Bo druga pochodna, jeżeli miałaby być równa 0, to by znaczyło, że x kwadrat przed nawiasem, a nawet możemy dać 4 przed, tak? Więc tu by było 5x, jak to przemnożymy, tak? Odjąć 3, po prostu 3. Równa się 0. Mhm. Tak. No, więc x byłby równy 0 i jest to pierwiastek dwukrotny. I tu byłoby, że x byłoby równe 3 piąte.
Czyli gdybyśmy wyrysowali funkcję znaku drugiej pochodnej, tu jest 0, tu jest 3 piąte i idziemy od góry, tu jest nieparzysty, więc przechodzimy, tu jest parzysty pierwiastek, więc się odbijamy. No, druga pochodna tutaj nie zmienia znaku, więc nie ma punktu przegięcia w zerze, a punkt przegięcia jest w 3 piąte. Czyli jeżeli nasz przedział będzie taki, że nie będzie zawierał 3 piątych, to będzie OK. Więc jeżeli my tutaj wybraliśmy sobie jedynkę, która jest tu, to i ten pierwiastek byłby tutaj przed tymi 3 piątymi, to będzie OK. Albo tam dalej. No, my poniekąd wiemy, no bo inną metodą wyznaczyliśmy, że to jest 1, 3, 2. Czyli faktycznie jedynka jest dobrym wyborem. Jedynka jest dobrym wyborem. No dobra, ale zróbmy to. Czyli tak, mamy jedynkę. Tu zrobimy tych obiegów, nie wiem ile, powiedzmy 12. Nie musi być tego dużo. No i reszta jest dokładnie tak samo. Tu jest zakres, który mamy to rysować. No to nie wiem, od minus 1 do 2. Może od minus 2 do 2. Dobrze, no to popatrzmy, co to z tego wyjdzie. Tak, znalazło nam miejsce zerowe. I jest to tutaj. Przy okazji, mieliśmy, że punkt przegięcia jest w 3 piąte. Popatrzmy, 3 piąte to jest 0,6. Czyli no to by było gdzieś pewnie tu. Bardzo taki subtelny ten punkt przegięcia. Ja się postaram to wyolbrzymić. 0,6. O, w tym miejscu jest punkt przegięcia. Bo zobaczmy, tu w tym miejscu nasza funkcja jest wklęsła. Tu w tym miejscu nasza funkcja jest wklęsła, a od właśnie 0,6, tu jest punkt przegięcia, od 0,6 nasza funkcja jest już wypukła. Tu w tym miejscu nasza funkcja jest już wypukła. Czyli się zgadza z tymi rachunkami ręcznymi. My zaczęliśmy w jedynce, czyli tu wybraliśmy x0. No i w trakcie wykonywania tej metody wyszło nam rozwiązanie, to miejsce zerowe, że wynosi ono tyle. Z wykresu to lepiej nie czytać, tylko lepiej przeczytać z tego, co mamy w pamięci. A w pamięci mamy po prostu ten nasz x, który ma ostatnią pozycję. Czyli tyle. Jak chcemy to mieć bardziej takie, więcej cyfr, format long możemy napisać. Format long. O, i mamy więcej cyfr. Także tyle wychodzi to nasze miejsce zerowe. No, nie wiadomo z jaką dokładnością. Ale to można by zrobić w jakiś inny sposób. Aha, tak przy okazji jeszcze mi się przypomniało. Ja kiedyś nagrywałem film, jak rozwiązać równanie trzeciego stopnia. Było w sposób analityczny, wyprowadzałem wzory. I było też drugie nagranie, w którym pokazywałem, jak napisać skrypt. Właśnie w Octavie, który rozwiązuje równanie trzeciego stopnia zgodnie z tymi wzorami. I co ciekawe, tam właśnie na koniec tego materiału wideo zastosowany został cwany trik. Mianowicie została właśnie wykonana dodatkowo, jak już zostało znalezione tymi wzorami deterministycznymi, to nasze miejsce zerowe z jakąś tam dokładnością, to zostało dodatkowo zastosowana jeszcze jedna iteracja właśnie metody Newtona-Raphsona, która w niektórych przypadkach, w których rozwiązanie było na przykład idealną liczbą całkowitą, którą możemy reprezentować liczbami zmiennoprzecinkowymi, to ta jedna iteracja sprawia to, że ten wynik, którym uzyskaliśmy tymi wzorami deterministycznymi, stawał się tym x0 w tej metodzie
I ta jedna iteracja dodatkowo, właśnie Newtonem, metody Newtona-Raphsona, spowodowała to, że mogliśmy wszczelić się idealnie w to rozwiązanie, na przykład jeżeli rozwiązanie było 2. Także polecam obejrzeć tamten film. Ja zresztą to mogę to na poczekaniu znaleźć. To by było tak. YouTube. I potrzebowalibyśmy szukać algorytm na równanie trzeciego stopnia. O, to jest to. To wam wrzucę tutaj. I tam w tym nagraniu właśnie, no tam nieważne, rozumiem. Tam gdzieś to pod koniec to było, że tak. Gdzieś to tutaj było. O, zobaczmy. Tu jest poprawka błędów numerycznych i jest zastosowana, zobaczcie, nowe x, to jest aktualne x, znalezione tymi metodami deterministycznymi, tym konkretnym wzorem na równanie trzeciego stopnia. I tutaj jest wartość funkcji od tego właśnie x podzielić przez wartość pochodnej od tego x. I to jest właśnie wykonanie jednej iteracji metody Newtona-Raphsona. Jednej iteracji metody Newtona-Raphsona, która w niektórych przypadkach poprawiała wynik, a na pewno go nie pogarszała. Ponadto, co ciekawe, też mi się przypomniało. Być może kojarzycie taką grę, no w sumie trochę stara, Quake 3 Arena. I słynny algorytm obliczania 1 przez pierwiastek z 2. W sumie na ten temat to wypadałoby oddzielny film nagrać. I chyba muszę to zrobić. Bo tam jest właśnie w cwany sposób wykorzystana budowa i to, jak są skonstruowane liczby zmiennoprzecinkowe, do tego, aby w bardzo szybki sposób, efektywny, wyliczać 1 przez pierwiastek z czegoś. Czyli jest tam właśnie metoda taka, która pozwala w bardzo efektywny sposób wyliczać 1 przez pierwiastek no, z jakiegoś tam x. I co ciekawe, między innymi jest tam też zastosowany ten trik, że jest zastosowana jedna iteracja metody Newtona-Raphsona po to, aby też ten wynik, który tam powstaje, poprawić. Też, aby to poprawić. Ale mówię, na ten temat wypadałoby, żebym nagrał oddzielny film, bo to w sumie to bardzo ciekawy temat jest. Dobra, a po co wam takie coś jest w grze potrzebne? Ano po to, że no, jak się poruszamy tą postacią, obracamy scenę, to między innymi bardzo często podczas tych obrotów, przekształceń i tak dalej, trzeba normować wektor normalny. A skoro tak, no to trzeba będzie dzielić przez długość tego wektora. A długość no, jest wyrażona poprzez pierwiastek. A dzielić to znaczy dzielić przez pierwiastek. I między innymi dlatego jest nam tam potrzebna w tej grafice 3D komputerowej efektywne i szybkie wyliczanie 1 przez pierwiastek z x. Żeby jak najmniej obciążać procesor, bo on to nieustannie cały czas tam wylicza w momencie jak się poruszamy tą postacią. Poczytam co tu napisaliście. Możliwe, że jedną parą sprzężonych pierwiastków jest to i to. Możemy to sprawdzić. Nie rozwiązywałem tego w pamięci, tylko wywnioskowałem z tego, co Octava wyznaczył. No, w sumie całkiem możliwe. W sumie to zobaczmy. Czyli mieliśmy tak, roots,
Wyszło nam coś takiego i mówisz tak, jedna druga, dodać SQRT od 3. SQRT od 3 przez 2 i. No i chyba trafiłeś. Chyba Jacek trafiłeś. A druga para. Aha, to tą jedną parę znalazłeś. No, 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 no. A druga para pewnie jest trudniejsza do rozpoznania. Ale słuszne, słuszne spostrzeżenie. Dobra. Pewnie sprawdź, czy x kwadrat minus x plus 1 jest czynnikiem tego wielomianu, co wymyśliłaś. No, w sumie już sprawdziliśmy. Zrobisz jakiś materiał o obliczeniach symbolicznych w MATLABie Octavie. Jeżeli chodzi o... Kamil, jeżeli chodzi o obliczenia symboliczne, to ja do nich podchodzę ostrożnie, ponieważ już zdarzyło mi się przejechać na tym. W MATLABie one są po prostu chyba od razu dostępne, a w Octavie trzeba doinstalować jakiś pakiet. Ja kiedyś to tam robiłem i mi to działało. Ostatnio próbowałem to też zrobić, ale coś namieszałem i mi aktualnie to nie działa, bo trzeba oddzielnie doinstalować ten pakiet. I tak naprawdę Octava chyba korzysta z tego pakietu wyrażeń symbolicznych, który jest udostępniony przez Pythona, ale nie jestem pewny. No więc nie wiem, nie wiem, myślałem o tym, bo chciałem już w jednym z poprzednich live'ów właśnie wykorzystać to, ale generalnie mówię, ja do tego podchodzę z dosyć ostrożnością, ponieważ no chociażby jakbyśmy wpisali 1 przez x i kazali mu policzyć całkę, to by wyskoczyło, że to jest logarytm x, a nie, że to jest logarytm z wartości bezwzględnej z x. Co w wielu przypadkach ma istotne znaczenie. Dobra. Siema. Witam, Male. Siema. W Pythonie jest moduł do obliczeń symbolicznych. No i najprawdopodobniej Octava wtedy przez ten pakiet, który się tutaj doinstalowuje, korzysta z tamtego. Dobra. No, okej. Okay. No to teraz tak. To teraz tak. To teraz tak. Policzmy sobie to, co teraz wyznaczyliśmy metodą bisekcji. Metodą bisekcji. Na czym polega metoda bisekcji? Metoda bisekcji polega na tym, że jeżeli mamy jakąś funkcję i szukamy miejsca zerowego tej funkcji, czyli tego szukamy, jaki to x jest, aby tak było, to co robimy? Wybieramy jakiś przedział, w którym to... A, tak swoją drogą jeszcze... A zróbmy tak, żeby ten punkt startowy był na przykład tu, czyli jest na przykład 1/5. Czy mimo to, że nasz przedział nie spełni założenia tego, że funkcja ma mieć stałą pochodną w przedziale, w którym szukamy miejsca zerowego, czy mimo to znajdzie? Zobaczmy, wpiszmy 1/5. I zobaczmy. No nie. Wyszło mu tu, że to jest minus 3. Czyli totalnie bez sensu. A zatem po raz kolejny wychodzi na to, że o założeniach należy pamiętać. O założeniach należy pamiętać. O założeniach należy pamiętać. Привет. Ja nie znaju gawajet paruski.
Ja nie pojemaju gawet po ruski lub coś w tym rodzaju na co dzień. Dobra, robimy. Czyli tak, czyli to nie działa, wróćmy do tego wątku. Dobrze, to teraz tak. Bisekcja, czyli mamy jakiś przedział od jakiegoś a do jakiegoś b. Mamy wzór funkcji. Powiedzmy, że funkcja jest trudna do rozwiązania, żeby znaleźć jej miejsce zerowe. No i skazani jesteśmy na metody przybliżone. No możemy zastosować na przykład metodę bisekcji. Na czym polega metoda bisekcji? Otóż jak sama nazwa wskazuje, na dzieleniu na pół. Dziel i zwyciężaj. Więc przedział AB dzielimy dokładnie w połowie. To znaczy inaczej. Założenia jakie są do tej metody? Założenia są takie, że f od A ma mieć inny znak, czyli wartość od A, tu ma mieć inny znak niż wartość od B. W dodatku, w założeniu tej metody jest to, że funkcja ma dokładnie jedno miejsce zerowe. Czyli jeżeli byłoby coś takiego, no to już ciężko. To znaczy ciężko, no trzeba podzielić na mniejsze przedziały i w każdym oddzielnie szukać. I teraz tak, f od a musi być wartością z przeciwnym znakiem niż f od b. Co można krótko matematycznie zapisać w ten sposób, że f od a pomnożone z f od b, czyli to pomnożenie tych dwóch wartości, skoro są z przeciwnymi znakami, czyli mnożąc dodatnią z ujemną, wychodzi nam wynik ujemny. I to jest nasze pierwsze założenie. Drugie, że funkcja oczywiście ciągła. No i trzecie, że ma dokładnie jedno miejsce zerowe w przedziale AB. No i teraz metoda polega na tym, że znajdujemy punkt dokładnie po środku tego A i B i wyznaczamy wartość. I patrzymy, jeżeli wartość jest dodatnia, a wartość w B też była dodatnia, no to wtedy za nowy przedział przyjmujemy przedział od A do tego B. Czyli teraz B2 może nazwiemy, jest takie i tu A1, tu był B1, no i A2 jest dokładnie takie samo, to też jest A2. I operację powtarzamy. Czyli podzielimy na połowę. Znowu z tego patrzymy, jaka jest wartość. Jeżeli ta wartość jest takiego samego znaku jak ta w A, no to znaczy, że trzeba z drugiej strony. Czyli to jest wtedy naszym nowym przedziałem. To się wtedy staje nowym B3, a tu w tym miejscu jest A3. I znowu powtarzam operację. W połowie i znowu wyliczamy wartość, jest ciutka na plusie. No więc w tym wypadku znowu ten przedział na pół. Zobaczmy, że kolejna iteracja może dać gorszy wynik niż poprzednia. Ale w dłuższej perspektywie, jeżeli oczywiście założenia wszystkie są spełnione, to i tak dojdziemy do tego dokładnego tutaj rozwiązania. No i na tym polega cała metoda. Jest to w zasadzie chyba najprostsza metoda znajdowania miejsc zerowych funkcji, no, które zwykle się nie da rozwiązać. Oczywiście te, które się da rozwiązać, też możemy w ten sposób robić jak najbardziej. Haha, super panu poszło. No nie wiem. Nie wiem, czy dobrze. O, Jacek tutaj pisze też twardo. Dobra. Okej. No i teraz tak. No to zróbmy to. Zróbmy to. Zróbmy to. Czyli tak, stwórzmy nowy plik. Znaczy zachowajmy to, co było. Czyli to by było ten. Piątego stopnia. Piątego stopnia. Ok. No i teraz tak. Tutaj chcemy teraz tak, chcemy teraz zrobić metodą bisekcji. Tu do metody bisekcji w ogóle nam pochodna nie jest potrzebna. To może być zaleta w niektórych przypadkach.
że nie trzeba pochodnej wyznaczać. Zaleta tej metody. Dobrze, no to teraz tak. Tu nie mamy x0 startowego, tylko mamy jakiś przedział. No więc wybieramy przedział jakiś. No i cała trudność właśnie polega na tym, żeby ten przedział wybrać. Tak. Czyli przedział no i nie wiem, powiedzmy, że tam od jedynki, czy tam od zera do trzech. Tak. Do rysowania to zostawmy. Niech będzie tam 12 iteracji, tylko że teraz tutaj będzie zupełnie inaczej. Będzie zupełnie inaczej. Tak. Teraz tak, skupmy się. Tu nie będzie w ten sposób, tylko po prostu będzie pętla. No niech będzie, że zawsze działa. Bez końca. A później po prostu zrobimy sposób na, jeżeli spełni jakiś warunek, to wyskoczymy z tej pętli. I chcielibyśmy na przykład zrobić w ten sposób, że liczymy wartość funkcji od, czyli fun od a. Żeby mi było wygodniej to nazywać, a nie używać takiej długiej nazwy, to zróbmy tak. Dobrze, no i teraz tak. Wartość funkcji od a. Wartość funkcji od a. Tak. To znaczy wyliczamy punkt C, ten po środku, jako średnia arytmetyczna, czyli A plus B na 2. Na 2. Tak. Następnie patrzymy, jaki znak jest funkcji dla A i potrzebujemy wiedzieć, jaki jest znak dla B. Jaki jest znak dla A i jaka jest wartość funkcji dla A i jaka jest wartość funkcji dla B. To jest jedna rzecz. Nazwijmy to, nie wiem, YA, YB. Teraz mamy to C, wyliczymy wartość funkcji od C. I to jest yc. I teraz tak, jeżeli wartość w a razy wartość c, ale tutaj on będzie liczył mnożenie, które tak naprawdę nie potrzebujemy wymnożyć, to inaczej, czy znak signum od a jest równe signum od yc, to wtedy, znaczy jeżeli nie jest równe, w MATLABie to jest chyba tylda, tak, w MATLABie jest tylda, znaczy czytam w Octavie. Jeżeli znak w A nie jest równy znakowi w B, w C, to C staje się nowym B. Tak, czyli wtedy B jest nadpisane C, przez C. Natomiast, jeżeli to wartość funkcji w B ma przeciwny znak niż wartość funkcji w C, no to wtedy C staje się tym A. Odwrotnie powiedziałem. A staje się... co staje się nowym A, tak. No i następny obieg pętli, tak w kółko.
Przy czym, żeby tego nie liczyć w kółko, kiedy być może nie jest potrzebne, przy każdym obiegu pętli, to niech się tylko aktualizuje wtedy, kiedy jest zmiana. Dokładnie. Więc B staje się C, ale też wartość w B jest nadpisana wartością w C. No i podobnie tu, wartość w A jest nadpisana wartością tą w C. Tak. I to wygląda sensownie. OK. A co w przypadku, jeśli by się okazało, że YA jest różny, że znak C jest inny niż A i jest inny niż B, no to wtedy może być tylko zerem. O ile Y w A nie jest zerem i Y w B nie jest zerem, no wypadałoby to też napisać tu na starcie, żeby tu sprawdzić. Ale już nie będziemy tego wszystkiego uwzględniać. No dobra, no więc... wygląda chyba sensownie. Mówię, no wypadałoby dopisać, że w momencie, w którym YA staje się zerem, albo tu, że gdyby YC stało się zerem, to wtedy kończ natychmiast. No dobra, dopiszmy. Czyli jeżeli, co raczej się nie trafi, ale może się trafić. Jeżeli YC, to może na starcie nawet. Albo tu nawet może być. Jeżeli YA będzie równe 0, to YC może sprawdzić. Jeżeli YC będzie równe 0, no to skończ. Tylko, że to jest pętla, to tu nie return, tylko exit loop chyba się to tak nazywa. Nie, break się pisze, break. O. Exit loop było nie w tym języku, tylko w auto idzie. Tak, tu jest break. No i przy każdym obiegu tej pętli wypisuj to nasze aktualne C, jakie jest. Disp C. No i zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Tego nie jest nam to potrzebne. Chyba jest dobrze. Jeszcze nie jestem pewny, czy to się signum nazywa. Signum od minus 4, minus 1. Od dodatniej 1. A od 0, 0. No. No i tu wypadałoby sprawdzić, bo jeżeli wartość w którymś z tych punktów na starcie już jest 0, no to nie mamy co robić. Bo już od razu mamy miejsce zerowe. Więc, no ale dobra, już nie będę tego pisał, że nie przedłużając już za bardzo. Dobrze, no to tak, zobaczmy, co to z tego tutaj się... Aha, tutaj nawias by wypadało napisać. Co to z tego wyjdzie i jakie są errory? No, coś tu nawet wyszło. Przypomnijmy, że tą drugą metodą wbudowaną w oktawę do rozwiązywania pierwiastków wielomianów wychodziło to. I wygląda to wręcz identycznie. Czyli działa. Co tam piszecie? Tutaj cyrylicą to nie przeczytam, nie dam rady. Głupiasz się. Pętle do while tutaj mają. W Oktawie nie ma do while'a.
jest tylko for i while. Jest jeszcze taka inna, ale nigdy w sumie tego nie używałem. Jest jeszcze taka inna, która jest do obliczeń równoległych. Ale to się rzadziej używa. Dobra, czyli to by było tak. I tak to wygląda. No więc, jak podsumujmy sobie, co tutaj dzisiaj sobie zrobiliśmy. Czyli tak. Metoda Newtona-Raphsona jest dobra, jeżeli nasz miejsce rozzerowe jest względnie blisko tego, które wybieramy. Więc wypadałoby w jakiś sposób określać przedział, który byłby względnie blisko tego naszego, względnie mały względem tego naszego rozwiązania. Możemy to zrobić poprzez wykonanie obrazka i wybranie dwóch krańców tego przedziału, ale wtedy potrzebny jest raz, że rysunek, a dwa, że człowiek, który z tego obrazka to wyczyta. Możemy, zatem wypadałoby znaleźć jakąś inną metodę, która by to w automatyczny sposób wyznaczała te przedziały. No i można by to robić na przykład tą metodą bisekcji, tylko że ona też potrzebuje mieć przedział, w którym byłoby dokładnie jedno miejsce zerowe. Tu już nie ma wymogu, że tam druga pochodna musi być jakaś i tak dalej. No właśnie, metoda Newtona-Raphsona wymaga liczenia pochodnej, podania tej pochodnej przynajmniej, a ta druga metoda, znaczy ta metoda bisekcji, nie wymaga żadnej pochodnej. Także funkcja, którą szukamy miejsc zerowych, nawet może być nieróżniczkowalna. Jak na przykład funkcja Weierstrasa, o której sobie już coś powiedzieliśmy podczas live'a, w którym generowaliśmy przebiegi, które później odsłuchiwaliśmy jako audio. Tak. Ale ta metoda też potrzebuje mieć przedział, a my możemy nie wiedzieć, w którym miejscu nasza funkcja ma miejsce zerowe i czy jest jedno, czy jest ich więcej. Zauważmy, że akurat w przypadku wielomianów jest jeszcze inna, dużo efektywniejsza metoda na wyznaczenie przedziałów, ponieważ jest coś takiego jak twierdzenie Szturma. I ja już nagrywam o tym film. I tam między innymi wyznaczałem... Co ja tam wyznaczałem? A, wyznaczałem przedziały, w których funkcja ma rozwiązanie. I ta metoda pozwala właśnie, w przypadku wielomianów, pozwala na wyznaczenie tych przedziałów i możemy to nawet zrobić w przypadku ogólnym, czyli gdyby był wielomian ax do trzeciej plus bx kwadrat plus cx plus d i to w tamtym nagraniu właśnie robiłem. Ale może być ten wielomian wyższego stopnia i także tą metodą można to powyznaczać. Także, no jak to w metodach przybliżonych numerycznych jest... Przedstawiłem tutaj dwie jakieś metody, ale najczęściej jest mnóstwo różnych odmian, modyfikacji. No bo jak to metody przybliżone, no to ktoś mówi, a może to jakoś trochę tutaj inaczej zróbmy, tutaj trochę inaczej. Więc tych wariantów, możliwości jest dość dużo. Też nie sposób je wszystkie opisać, bo najczęściej różnią się jakąś drobną subtelnością. No i to jest typowe w tych metodach numerycznych, no bo w końcu i tak to są przybliżenia, więc nie ma takiej jednej metody, która idealnie, pięknie, najlepiej w każdym przypadku działa. I trzeba tymi metodami, krótko mówiąc, żonglować. Albo nawet robić takie miksy, że tutaj coś może z bisekcji, tutaj może tym twierdzeniem Szturma, tutaj może na przykład tym Newtonem Raphsona, albo czymś jeszcze innym. Być może jakiś szereg Taylora nam się przyda, no coś w tym rodzaju. Ja jeszcze może tak przypomnę, gdzie mogę to znaleźć. Twierdzenie Szturma. Nie. O, jest tu. Tu mamy tak. Zastosowanie twierdzenie do określenia liczby rozwiązań równania wielomianowego. Chyba tam jest w zadanym przedziale. Więc o liczbie rzeczywistych rozwiązań równania w zadanym przedziale, zdaje się, tam jest. Więc możemy, mając konkretny wielomian, określić, ile ma tych rozwiązań, a potem możemy to też odpowiednio na poszczególne przedziały wyznaczyć. Także zachęcam też do zapoznania się i z tym nagraniem. Myślę, że warto.
jeśli kogoś te tematy interesują. O, tu przy okazji widzę, że jest nasz live, który aktualnie trwa i jak widzę, jest też miniaturka, którą już podczas trwania live'u zmieniałem, bo nie miałem jej przygotowanej, także widzę, że to też tutaj jest. No dobra, to jest ten live, który aktualnie teraz trwa. Dobra, okej. No dobrze, to myślę, że będziemy kończyć. Fakt, ten pomysł z tym algorytmem, z tej gry Quake 3 Arena, do wyliczania tego, warto by było nagrać o tym film, ale to też wymaga trochę przygotowań. Bo tam w pewnym momencie się to robi dosyć mocno skomplikowane się robi, żeby to wytłumaczyć, skąd to się wzięło i dlaczego ta metoda działa. Dobra. Ale metodę bisekcji też możemy użyć, wystarczy ją ziterować parę razy. No i dlatego stosowaliśmy. Cześć Mateusz, Kacper pisze. Cześć Mateusz, świetnie zobaczyć Cię na live. Chciałem Ci podziękować. Twoje filmy wielokrotnie mi pomogły podczas studiów. Wiele niezrozumiałych rzeczy stało się niesamowicie prostych. Pozdrawiam. No miło mi niesamowicie i bardzo dziękuję za to, że to napisałeś. Bo lubię czytać takie rzeczy. No zresztą kto by nie lubiał. Ale no to też daje mi tutaj informację zwrotną, że te materiały, które przygotowuję, są no dobre i lubicie je, krótko mówiąc. Dobra, będziemy kończyć. Mamy 2 godziny na liczniku nabite. I cóż, zobaczymy się w takim razie w poniedziałek o 20 standardowo w ramach treningu do matury podstawowej, we wtorek o 20 w ramach treningu do matury rozszerzonej. A w środę znowu coś wybierzemy, może ciekawszego. Także to tak by wyglądało. Ogólnie no, te metody numeryczne to też jest dość obszerny temat do omawiania. No nic, dziękuję wtedy wszystkim tutaj obecnym za to dzisiejsze spotkanie, że byliście obecni. No i cóż, dobranoc i do zobaczenia przy następnej okazji. Trzymaj się. Cześć.